Cześć, dzięki bardzo. Tak jak powiedziała Magda, dzisiaj chciałem Wam pokazać temat, swoją sesję odnośnie wirtualizacji aplikacji i wirtualizacji stacji roboczych, o których już właśnie potocznie Magda powiedziała VDI. Wyjaśnimy to sobie w trakcie prezentacji. Zaczynajmy, bo Wasz czas jest cenny. W związku z czym. Działasz? Nie włączyłem Cię. Okej, dobra. Parę słów o mnie, żebyście wiedzieli, z kim w sumie macie do czynienia i czy warto mnie słuchać. Także jak powiedziałem, nazywam się Paweł Serwan, obecnie pracuję jako architekt IT w jednej z firm farmaceutycznych. Od paru już ładnych lat zajmuję się projektowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem dużych generalnie środowisk klasy Enterprise, w których pracuję głównie z rozwiązaniami Citrix, Microsoft i VMware. Najwięcej z Microsoftem i z VMware'em, z Citrixem, przepraszam, właśnie z VMware'em ciut mniej. Dlatego też w czasie tej sesji będę się dużo skupiał na rozwiązaniach firmy Citrix. Troszkę opowiem też o rozwiązaniach firmy Microsoft, o rozwiązaniach VMware'a nie powiem Wam w ogóle. Natomiast temat, który będziemy omawiać w czasie tej sesji, jest na tyle ogólny, że większość z jakichś, wiecie, właściwości, cech danej technologii, o której będę mówił na przykładzie Citrixa i Microsoftu, w większości będzie się też również aplikowało do rozwiązań firmy VMware. Czasami piszę jakieś artykuły w jakichś czasopismach, prowadzę własnego bloga, na którego Was zapraszam, jeśli zainteresuje Was ten temat. Jestem również liderem polskiej grupy użytkowników Citrix, także jeśli chcielibyście posłuchać coś więcej od osób z pola, od osób, które właśnie pracują z różnymi technologiami, zapraszam Was na nasze spotkanie. Mamy dwa spotkania do roku. Zapraszam do zapisania się na newslettera na naszej stronie www.pelcuk.pl. Nie spamujemy, wysyłamy 2-3 newslettery w ciągu roku, tylko informacje o spotkaniach. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to Twitter, LinkedIn, blog, no i strona grupy. Co do agendy, postanowiłem, że nie będę wypisywał wszystkich slajdów. Interesują nas trzy główne tematy. Będziemy mówić o wirtualizacji aplikacji, wirtualizacji stacji roboczych. Na koniec chciałem tak krótko skonfrontować z tym, co teraz jest na topie, czyli co chmura mówi o wirtualizacji aplikacji, wirtualizacji stacji roboczych. Mamy tutaj takiego jednego pana, nie wiem czy znacie, Emil Wasilewski jest z przodu, także jeśli będą jakieś pytania odnośnie na przykład Azura i właśnie tych rozwiązań, być może będzie też w stanie udzielić jakichś sensowniejszych odpowiedzi niż ja. Mam taką nadzieję. Okej, mówiąc o technologiach VDI, to o czym powiedziała Magda na początku, jest to w niektórych kręgach dosyć popularny termin, trochę taki mistyczny, tak samo jak chmura, wszyscy o tym mówią, nie wszyscy mają, nie do końca każdy wie, jak tego używać, jak to wdrażać, do czego to służy. No i tak właśnie też nazwałem ten slajd, technologię VDI, bo tak naprawdę to jest taki cały stack, taki cały ekosystem różnych rozwiązań, które wrzucamy do jednego worka. Przede wszystkim mamy na początku rozwiązania standardowe, o których dużo osób słyszało, dużo osób ma. Są to rozwiązania typu server-based computing i jest to nic innego jak tak naprawdę szerowany desktop serwera. Serwera terminalowego, który w jakiś sposób udostępniamy naszym użytkownikom końcowym. Natomiast po drugiej stronie mamy czystą wirtualizację, czysty VDI, czyli wirtualizację stacji roboczych, gdzie dostarczamy już rzeczywiście desktopowy kliencki system operacyjny do użytkownika końcowego. No a pomiędzy nimi mamy dwa takie mosty, dwa takie łączniki. Jedną jest aplikacja wirtualizacji, przepraszam, odwrotnie, wirtualizacja aplikacji i rozwiązania typu Full Desktop Solutions. W czasie prezentacji postaram się wyjaśnić tutaj różnicę pomiędzy tymi technologiami. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania w czasie sesji, zapraszam Was tutaj do interakcji. Możecie zadawać pytania w trakcie sesji, jak również na koniec mojej prezentacji jest oczywiście sekcja Q&A. Także wtedy też postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Okej, przejdźmy zatem do opisu samej technologii. Czym jest wirtualizacja aplikacji? W przypadku wirtualizacji aplikacji, tak jak sami mówimy, chodzi nam głównie o aplikację. O to, aby oddzielić aplikację od systemu operacyjnego użytkownika, od urządzenia użytkownika. Chodzi nam o to, aby dostarczyć daną aplikację gdziekolwiek. W przypadku wirtualizacji aplikacji mówimy głównie o aplikacjach Windowsowych. Nie ma się co oszukiwać, większość obecnie używanych aplikacji biznesowych są to rozwiązania firmy, są to rozwiązania oparte o platformę firmy Microsoft, czyli o platformę Windows.
Prawdopodobnie mało z Was korzysta z jakichś rozwiązań, które są oparte na Linuxa, chyba że ja się mylę. Natomiast z własnego doświadczenia z paru różnych środowisk zawsze mieliśmy do czynienia w większości w 95% z aplikacjami pracującymi na platformach Windows. O co chodzi w wirtualizacji aplikacji? Tak jak powiedziałem, próbujemy odizolować aplikację od urządzenia. Czyli zwłaszcza w momencie, gdy mamy teraz bardzo rozwinięte usługi mobilne, być może niektóre z firm zaczęły wdrażać technologię bring your own device, bądź też może macie choose your own device. Bardzo ważne jest, aby aplikacja była dostępna zawsze i wszędzie generalnie dla użytkownika. Mamy coś takiego jak wirtualizacja całego workspace'u użytkownika, czyli możemy zabrać swoją pracę gdziekolwiek. Gdy tylko mamy dostęp do internetu, czyli tak naprawdę w tym momencie wszędzie, jesteśmy w stanie wykonać swoją pracę. Chcemy dostarczyć aplikację do użytkownika. Co też jest ważne w przypadku wirtualizacji aplikacji. Wirtualizacja aplikacji jest bardzo często wykorzystywana w wielu firmach w momencie, gdy stosujemy tak zwaną ideę Evergreen, czyli dążymy cały czas za najnowszymi wersjami platformy Windows, czyli migrujemy zarówno nasze systemy klienckie, systemy serwerowe, czy to do Windows 10, czy to do Windows Server 2012, 2016. No i nagle się okazuje, że jednak mamy dużą grupę aplikacji typu Legacy, które niestety nie będą pracowały dobrze z tą nową platformą, natomiast aplikacja jest dalej wymagana. Nie mamy pieniędzy na to, żeby ją zaktualizować do najnowszej wersji, bądź też nie jest to możliwe, ponieważ na przykład może pracujecie w środowisku kontrolowanym typu medycyna, farmacja, bankowość, bądź też po prostu macie aplikację typu in-house, która pracuje na konkretnej wersji przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 8, 6, tak, to jest wyzwanie, 6, tak. I w tym przypadku właśnie wirtualizacja aplikacji pomaga rozwiązać, może źle mówię, pozwala zmniejszyć problemy związane z tymi aplikacjami, ponieważ przesuwamy wtedy te aplikacje ze stacji roboczych właśnie na serwery, z których później publikujemy nasze aplikacje, zwirtualizowane aplikacje. Często jest też tak, że chcecie dostarczyć różne rodzaje aplikacji i macie jakieś konflikty z DLL-kami. W przypadku na przykład wielu środowisk testowych było coś takiego, że testerzy chcieli sprawdzić, jak działa aplikacja na przykład z Office'em 2013-2016, no i oczywiście nie możemy zainstalować na jednej maszynie klienckiej dwóch pakietów biurowych, w związku z czym dostarczamy je jako zwirtualizowane aplikacje. Nasz tester jest zadowolony, nie musi zmieniać non-stop wersji pakietu, ma swoją, my natomiast dostarczamy tylko konkretną wersję pakietu, aby mógł przeprowadzić swoje testy. Jeśli chodzi o wirtualizację aplikacji, tak jak powiedziałem, wirtualizacja aplikacji to jest taki wielki wór, w środku którego znowu są poszczególne podgrupy, tak bym to mógł nazwać najlepiej. Jedną z tych podgrup jest właśnie rozwiązanie, technologia typu server-based computing. Server-based computing to nic innego jak po prostu usługi terminalowe, albo podstawowe, albo usługi terminalowe na sterydach, jak ja to nazywam. Usługi terminalowe podstawowe każdy zna, natomiast te usługi terminalowe na sterydach to będzie rozwiązanie na przykład Citrix XenApp albo VMware Horizon View. We wszystkich tych przypadkach mamy oczywiście system serwerowy, operacyjny, na którym instalujemy nasze aplikacje i później próbujemy w jakiś sposób dostarczyć je do użytkownika. O tym powiemy za chwilę. Drugą taką grupą technologii, które możemy nazwać również wirtualizacją aplikacji, jest strumieniowanie aplikacji. Działa ona w zupełnie inny sposób. No i tutaj standardowym rozwiązaniem jest oczywiście Microsoft AppV. Server-based computing. Tak jak powiedziałem, w przypadku server-based computing mamy do czynienia z systemem serwerowym. Instalujemy nasze aplikacje, te legacy, Internet Explorer 6, może być problem obecnie, aczkolwiek dalej w wielu środowiskach ludzie mają Windows Server 2003, ponieważ jest wymaganie odnośnie Internet Explorera 6. Sam miałem to do niedawna, na szczęście się udało to zmigrować. Natomiast tak jak mówię, w tym przypadku przerzucamy nasze aplikacje typu Legacy do Data Center. Robimy to po to, aby móc samemu być w stanie lepiej zabezpieczyć te aplikacje typu Legacy, tą starą przeglądarkę internetową, starą wersję Java, starą wersję
czegokolwiek, co w tym momencie mi nie przychodzi do głowy. Wierzymy, że jesteśmy w stanie bardziej zabezpieczyć nasze środowisko data center niż użytkownik swoją stację roboczą, czyli ograniczamy dostęp do sieci, ograniczamy dostęp do zasobów serwera, ograniczamy, kontrolujemy również użytkowanie tych aplikacji. W związku z czym, tak jak powiedziałem, staramy się przerzucić wszystko do naszego data center, w związku z czym użytkownik, aby rozpocząć pracę z aplikacją, musi nawiązać sesję. Dlatego też często te rozwiązania są nazywane rozwiązaniami typu session virtualization, ponieważ to tak naprawdę jest wirtualizacja warstwy prezentacji dla użytkownika. Nie jest to dosłowna wirtualizacja aplikacji, ponieważ w tym przypadku dostarczamy je po prostu z serwerów. Dostarczamy za pomocą różnych dostępnych protokołów, czy to za pomocą protokołu ICA, HDX, dostępnego dla rozwiązań firmy Citrix, albo korzystamy z protokołu PC over IP, dla rozwiązań na przykład VMware'owych. Co jest ważne w przypadku server-based computing? W przypadku server-based computing możemy dostarczać nie tylko same aplikacje, ale też możemy dostarczać zdalny pulpit dla użytkownika. Z doświadczenia wiem, że jest to bardzo fajny i chyba najtańszy sposób na dostarczenie workspace'u, desktopu dla użytkowników na przykład biurowych. Dużo firm, które działają w takim modelu outsourcingowym centrów danych, korzysta właśnie z server-based computing do tego, aby dostarczać powielony obraz serwera, desktopu do setek, jeśli nie tysięcy użytkowników. Oczywiście pozwala to nam na łatwiejsze zarządzanie, ponieważ wszelkie zmiany aplikacji, wszelkie zmiany konfiguracji robimy po stronie serwerów, w których mamy kilkadziesiąt, być może kilkaset zamiast kilka tysięcy desktopów. Jeśli chodzi też o samo dostarczanie aplikacji, zarówno w przypadku server-based computing, zarówno firma Microsoft, zarówno firma Citrix, jak i VMware pozwalają na dostarczenie aplikacji desktopu na dowolne urządzenie. Czyli plugin, który jest wymagany i który jest zainstalowany na użytkowniku, na urządzeniu użytkownika końcowego, może być dostarczony zarówno na tablet, urządzenie mobilne, smartfon, laptop, z dowolnym systemem operacyjnym, czy to Windows, Linux, czy też iOS. Także jest to naprawdę dosyć elastyczne rozwiązanie, które jednak pozwala administratorowi na łatwiejsze zarządzanie całym takim stakiem aplikacji, zwłaszcza tych aplikacji typu legacy. Tutaj chciałem wam pokazać, jak wygląda mniej więcej takie rozwiązanie server-based computing na przykładzie rozwiązania Citrix ZenApp. Jest to taki, że tak powiem, dosyć ogólny schemat takiego rozwiązania. Tak jak powiedziałem, główną siłą roboczą w naszym przypadku są oczywiście serwery, wirtualne maszyny, ewentualnie stacje robocze, na których również możemy instalować różnego rodzaju aplikacje i dostarczać je później w postaci różnych zasobów do użytkowników końcowych. Dla użytkownika końcowego jak to wygląda, bo myślę, że to jest dosyć też ważne. Generalnie użytkownik końcowy w momencie, gdy zainstaluje plugin, w tym przypadku Citrix Receiver na swoim urządzeniu końcowym, dostaje taki interfejs wejściowy poprzez usługę Citrix Storefront do wszystkich zasobów, które są przypisane do użytkownika. Oczywiście mamy tutaj integrację z Active Directory, w związku z czym działamy na grupach zabezpieczeń, security groups. I w bardzo prosty sposób, elastyczny, po raz kolejny możemy bardzo łatwo przydzielić tak naprawdę dowolne zasoby z naszej sieci. Możemy również wykorzystać rozwiązanie, które nazywa się NetScaler Gateway. Jest to nic innego jak gateway, który pozwala dla zewnętrznych użytkowników dostanie się do zasobów sieci. Także po raz kolejny, nieważne gdzie jesteśmy w stanie uruchomić aplikację biznesową, czy to jakiś system CRM, czy też SAP, Salesforce, czy też jakieś stare aplikacje legacy, które wykorzystujemy na produkcji, w logistyce, a być może do jakichś operacji wewnętrznych. Co jest ważne w tym przypadku? Zarówno w przypadku w sumie tak naprawdę teraz rozwiązań firmy VMware, jak i Citrix, mamy tak naprawdę w tym momencie jedną ogólną platformę do rozwiązań i wirtualizacji aplikacji, i wirtualizacji stacji roboczych. W związku z czym jedyne, co nas tutaj rozróżnia pomiędzy dostępnymi funkcjonalnościami, jest tak naprawdę licencja, którą zakupujemy.
I myślę, że jest to o tyle fajne i o tyle elastyczne, że jeśli zaczynamy naszą przygodę od wirtualizacji aplikacji, dostarczamy tę aplikację, później z jakiegoś powodu stwierdzamy, że jednak przydałoby się nam także wirtualne stacje robocze, nie musimy dodatkowo tworzyć nowego środowiska, wystarczy po prostu rozszerzyć licencje, które mamy zakupione od vendora. Czy macie może jakieś pytania ogólnie samego działania tutaj tej platformy, czy coś chcecie, abym więcej powiedział? Próbowałem się w jakiś sposób podejść do tego tematu, aby pokazać wam nie tylko samą ogólnie technologię, na czym ona polega, ale też oprzeć się o jakiś praktyczny przykład. Niestety godzina jest to zbyt krótka, aby to opowiedzieć dokładnie, dlatego też jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to również po sesji jestem dostępny i mogę odpowiedzieć na wasze pytania, albo możecie później nawet przez bloga, przez inny kanał się ze mną skontaktować. Okej. Mówiliśmy o rozwiązaniach typu server-based computing. Tak jak powiedziałem, drugą grupą technologii jest tak zwane strumieniowanie aplikacji. W przypadku strumieniowania aplikacji działanie jest trochę inne, ponieważ tak naprawdę nie instalujemy aplikacji na... Może w inny sposób. Aplikacja nie jest dostarczona ani z serwera, ani z desktopu. Jest tak naprawdę dostarczana poprzez serwer, streaming serwer z zasobu sieciowego. Paczkę, którą tworzymy w przypadku AppV, w przypadku strumieniowania aplikacji robimy w ten sposób, że instalujemy ją na konkretnym klienckim systemie operacyjnym Windows 7. Nie wiem, czy jeszcze jest wspierane Windows XP, natomiast Windows 7, Windows 8, Windows 10. W momencie, gdy zaczynamy instalację, sequencer AppV robi sobie po prostu tak naprawdę snapshot przed instalacją aplikacji, po instalacji aplikacji. Z delty systemu operacyjnego tworzy sobie paczkę, która później jest dostępna na zasobie sieciowym. W związku z czym tą paczkę można sobie później ściągnąć, wykorzystując plugin AppV na swoją lokalną maszynę i w tym momencie zostaje ona uruchomiona w tak zwanej bańce. Często to się mówi właśnie jako wirtualna bańka, wyizolowany system, w której tak naprawdę uruchamia się aplikacja. W ten sposób można na przykład dostarczyć aplikacje, które nie pracują z systemem 64-bitowym. Aplikacje 32-bitowe możemy uruchomić na systemie 64-bitowym. Nie jest to wspierane niestety przez Microsoft, albo może nie jest rekomendowane, ale można tak samo w ten sposób zwirtualizować właśnie przeglądarkę Internet Explorer. Przy czym nie jest to rekomendowane, natomiast na sieci można znaleźć sposób, w jaki można to zrobić. Zanim jeszcze nastąpiła zmiana, ponieważ jeśli z tego co pamiętam, przy jednej ze starszych wersji AppV firma Microsoft wspierała przeglądarkę internetową, która jest dostarczana jako paczkę, w związku z czym my na przykład dostarczaliśmy właśnie Internet Explorer 6 jako paczkę AppV. Natomiast w tym momencie, tak jak mówię, nie jest to w żaden sposób wspierane przez firmę Microsoft. Support nie pomoże z jakimikolwiek problemami, dlatego jeśli jest to ważna aplikacja biznesowa, nie jest to rekomendowany sposób, natomiast da się. Co też jest ważne, możliwe jest strumieniowanie takiej aplikacji na przykład na telefony z Androidem. Nie znalazłem niestety informacji, czy jest to możliwe na przykład na iOS-a albo na system Windows Mobile, natomiast jest to możliwe na Androida i działa. Co jeszcze? Ważne jest też, że w przypadku strumieniowania aplikacji wy pobieracie tą paczkę na swoją lokalną maszynę, na swoje urządzenie, być może w ten sposób powinniśmy powiedzieć, w związku z czym ta paczka działa tak naprawdę również offline, ponieważ uruchamiacie ją dalej u siebie, natomiast w przypadku server-based computing musicie mieć dostęp do sieci. Jest to też niewątpliwie duża zaleta właśnie strumieniowania aplikacji. Także w przypadku aktualizacji tej paczki nigdy nie pobieracie z powrotem całej paczki, pobieracie tylko tą deltę, która zmieniła się od ostatniego momentu pobrania paczki AppV. Przepraszam na chwilę. OK. Jak wygląda taka architektura? Przyznam szczerze, że nie wiem, do której wersji jest to architektura. Jest to architektura AppV 5. Natomiast przyznam szczerze, że nie wiem, jaka jest aktualna wersja AppV. Niestety nie zdążyłem tego sprawdzić. Natomiast ogólna zasada działania jest podobna.
Przede wszystkim mamy package repository, czyli tutaj tak naprawdę znajdują się wszystkie nasze paczki. Jest to jakiś zasób sieciowy. Mamy AppV Sequencer, czyli tak naprawdę maszynę, na którym robimy instalację danej aplikacji i tutaj też wykonujemy tak naprawdę tworzenie tej paczki AppV na sequencerze. I oprócz tego ważny jest również Publishing AppV Server. To jest serwer, który pozwala na publikowanie tych paczek do użytkowników. Ponieważ jest rozwiązanie Microsoft, to oczywiście mamy tutaj integrację z Active Directory, czyli również poprzez grupy zabezpieczeń, poprzez Security Groups możemy dostarczać te aplikacje do różnych użytkowników. Tak ogólnie o AppV. Niestety, tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą od tego rozwiązania. Korzystaliśmy, powiem wam szczerze, z takiego hybrydowego modelu w jednej z firm, czyli dostarczaliśmy aplikację typu AppV na systemy serwerowe, gdzie był zainstalowany Citrix XenApp i w ten sposób dostarczaliśmy je do użytkowników. Powód tego był taki, aby mieć po prostu bardzo czysty obraz systemu operacyjnego, na którym były zainstalowane tylko tak zwane baseline'owe aplikacje, czyli pakiet biurowy, konkretna przeglądarka internetowa, ewentualnie SubGUI. Natomiast wszystkie pozostałe aplikacje były dostarczane do użytkowników już poprzez AppV. I przyznam szczerze, że działało to w bardzo fajny sposób i było to też o wiele bardziej elastyczne, ponieważ w przypadku rozwiązań SBC musieliśmy robić aktualizację aplikacji na każdym serwerze. Mogliśmy to oczywiście robić poprzez SCCM-a, natomiast w tym przypadku robiliśmy update tylko jednej paczki. Na początku cały problem związany z konfiguracją później dawał rezultaty w postaci łatwiejszego zarządzania całym środowiskiem. OK. Zalety wirtualizacji aplikacji. W sumie większość z nich już wymieniłem w trakcie omówienia samej technologii, natomiast możemy je powtórzyć. Czyli dla mnie najważniejszą tak naprawdę zaletą jest, jest usprawnienie całego procesu testowania aplikacji. Nawet dzisiaj miałem rozmowę z kolegą, który chce właśnie robić update SubGUI u nas w firmie, no i zastanawiał się, w jaki sposób może łatwo dostarczyć do użytkowników końcowych nową wersję SubGUI bez konieczności instalowania na ich komputerze. Zainstalowaliśmy to na serwerze Citrixowym, on dostarczył to jako testową aplikację do użytkowników i oni mają teraz czas na to, aby sprawdzić, czy ta wersja GUI działa poprawnie z wszystkimi ich raportami, i czy w każdym module SAP-a będą w stanie dostać te funkcjonalności, które potrzebują. Także wydaje mi się, że jest to bardzo fajne, bardzo łatwe, elastyczne, szybki sposób na dostarczenie aplikacji do wielu użytkowników. Jeśli chodzi też o samo przechowywanie, tak jak już wspomniałem wcześniej, ponieważ zarówno w przypadku AppV, jak i w przypadku rozwiązań server-based computing pakujemy wszystko do naszego data center, jesteśmy w lepszy sposób, uważam, w stanie zabezpieczyć dostęp do tych aplikacji, jesteśmy w łatwiejszy sposób w stanie zabezpieczyć te serwery i zasoby sieciowe. Jesteśmy też w stanie oddzielić system operacyjny urządzenia użytkownika od naszych aplikacji, w związku z czym, jeśli na przykład jesteście za tym, aby, tak jak mówię, iść za tą ideą Evergreen, czyli za każdym razem robicie update systemu klienckiego, gdy jest tylko wydana nowa wersja, wykorzystanie wirtualizacji aplikacji pozwala wam na to. I jeśli chodzi też o zalety wirtualizacji aplikacji, nie wiem, czy ktoś z was jest z firmy, która w jakiś agresywny sposób przejmuje swoich konkurentów bądź też inne firmy, natomiast z doświadczenia wiem, że w momencie, gdy jedna z moich firm w przeszłości przejęła dwie różne firmy w dosyć krótkim czasie, okazało się, że udostępnianie aplikacji z naszej infrastruktury dla nowych kolegów było bardzo szybkim sposobem na przejęcie procesów biznesowych generalnie w przejętych firmach. W ten sposób, zanim jeszcze zdążyliśmy zintegrować tak naprawdę nasze systemy, nasi koledzy z nowych firm byli w stanie korzystać z naszych aplikacji i poznawać nasze procesy. Od strony biznesowej wydaje mi się, że to był bardzo duży plus. I myślę, że też
Tak jak wspomniałem, możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych jest bardzo ważna obecnie dla wszystkich i w sumie każda firma ma w swojej roadmapie wykorzystanie rozwiązań mobilnych i też implementację tych rozwiązań w swojej firmie. Okej. Oczywiście oprócz samych zalet są także wady. Główne wady wirtualizacji aplikacji to to, że nie zawsze możemy wykorzystać ją do, nie wszystkie aplikacje mogą zostać zwirtualizowane. Przede wszystkim odpadają wszystkie aplikacje 16-bitowe, czyli te naprawdę już stare aplikacje nie będą wspierane i nie będziemy mogli ich tutaj użyć. Też aplikacje, które wymagają instalacji sterownika. Jest to też dość duży problem. W przypadku rozwiązań typu ABI, w przypadku strumieniowania aplikacji w ogóle to odpada. W przypadku stosowania rozwiązań typu server-based computing to niestety trzeba to testować per case. Czasami się to uda, czasami się to nie uda. Kolejnym problemem są zapisy licencyjne aplikacji. Mogłoby się wydawać, że użyjemy w czasach chmury publicznej, w czasach wirtualizacji, nie powinno to stanowić żadnego problemu, natomiast w dalszym ciągu istnieje duża grupa vendorów, którzy tworzą na przykład dosyć specjalistyczne aplikacje i oni w swojej umowie licencyjnej nie pozwalają na instalację aplikacji na przykład w środowisku multi-user, czyli na serwerze terminalowym, w związku z czym kompletnie odpada nam rozwiązanie ESPC. Z wielu też powodów nie możemy stworzyć takiej wirtualnej paczki wykorzystując sequencer ABVI, w związku z czym te aplikacje tak naprawdę nie są możliwe do przeniesienia do rozwiązań wirtualizacji. Dodatkowo, tak? Nie mogą być projektowane wymagające instalacji sterownika, czyli jak moja aplikacja wymaga na przykład Postgresa i potrzebuje driver do tego i zdziewanie DLC na OTPC, to dziękuję. Nie, jesteś w tym momencie ograniczony do rozwiązań server-based computing. Czyli wtedy musisz zainstalować swoją aplikację na serwerze, natomiast nie możesz jej dostarczyć na przykład w postaci paczki ABVI. ABVI ma po prostu takie ograniczenie. Tak jak mówiłem, ABVI tworzy tą wirtualną bańkę, w związku z czym jest trudno wgrać driver do twojego systemu operacyjnego. A jak ten driver jest po stronie klienta, to mogę go użyć, czy nie? Powiem ci, że nie wiem. Nie wiem, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie. Prawdopodobnie tak, natomiast tak jak mówię, no, z jakiegoś powodu firma Microsoft przynajmniej do wersji 5. coś tam nie wspierała tego. Tak jak mówię, niestety nie sprawdziłem, nie zdążyłem sprawdzić najnowszej wersji platformy ABVI, więc nie wiem. Dlatego tak jak mówię, w przypadku, gdy wymagacie na przykład jakiegoś ODBC, jakiegoś drivera, w tym przypadku Postgresa, jak najbardziej rozwiązanie server-based computing powinno zagrać. Sam mam po prostu parę takich rozwiązań, które działają właśnie na Postgresie. Okej. Wracając do wad wirtualizacji aplikacji, myślę, że też dosyć dużo wad tego rozwiązania mimo wszystko jest koszt wdrożenia samej takiej aplikacji. Licencje są dosyć drogie. Generalnie, jeśli nie macie żadnych zniżek, jedna licencja na przykład dla Citrix Zenab kosztuje około $300. Także jeśli nie macie naprawdę dobrego business case'u, może być ciężko przepchać tak naprawdę wdrożenie takiej technologii. No i tu jeszcze wspomniałem odnośnie właśnie stworzenia tej paczki dla ABVI. W przypadku aplikacji zaawansowanych osoby, które są naprawdę początkujące, będą miały bardzo duży problem ze stworzeniem takiej paczki i z wgraniem wszystkich koniecznych komponentów. I też często chcemy jednak, aby aplikacje współdziałały pomiędzy sobą, w związku z czym jest to też dosyć duży problem. Okej, tyle odnośnie wirtualizacji aplikacji. Teraz chciałbym wam powiedzieć trochę o wirtualizacji stacji roboczych. Wirtualizacja stacji roboczych, tak jak powiedziałem na początku, tym się różni od wirtualizacji aplikacji, że korzystamy tak naprawdę tylko z klienckiego systemu operacyjnego, czyli naszym celem jest dostarczenie desktopu Windows 7, Windows 8, Windows 10, być może Windows XP dla użytkownika końcowego. Chcemy po prostu, aby miał tak naprawdę takie same, jak to ładnie powiedzieć, experience, przepraszam, nie mogę znaleźć polskiego słowa,
Natomiast chcemy, aby end user experience było tak naprawdę takie samo jak w przypadku wykorzystania maszyny fizycznej. Natomiast być może chcemy umożliwić mu używanie tej stacji roboczej na innym urządzeniu niż nasze standardowe urządzenie firmowe. Być może chcemy wykorzystać cienkie klienty, być może chcemy wykorzystać telefon, tablet, bądź też jakieś inne rozwiązanie, które jest u Was stosowane. Tak naprawdę ja nazywam wirtualizację stacji roboczych kliencką wersją wirtualizacji serwerów. Ponieważ tak jak w przypadku serwerów, również tutaj musimy mieć jednak hypervisor. Po prostu tylko w inny sposób dostarczamy naszą maszynę do użytkownika końcowego. Zamiast korzystać na przykład z protokołu RDP, bądź też zamiast pozwalać użytkownikowi na korzystanie z jakichś aplikacji webowych, bądź też aplikacji typu serwer klient, w tym momencie dostarczamy system operacyjny desktopowy. OK. Tak jak Magda powiedziała na początku, większość ludzi wirtualizację stacji roboczych rozumie jako VDI, czyli Virtual Desktop Infrastructure. Jest to nie to samo. Wirtualizacja stacji roboczych tak naprawdę jest to prosta technologia, która pozwala Wam na dostarczenie desktopu do użytkownika. Czyli w tym momencie nie musicie korzystać z rozwiązań płatnych. To może być po prostu na przykład klient VNC, który łączy się do maszyny wirtualnej, to też będzie działało. W przypadku VDI-u mówimy jednak o pełnej infrastrukturze wirtualizacji stacji roboczych. Gdy mówimy o VDI-u, to zwykle myślimy o data center, myślimy o dużej ilości hypervisorów, dużej ilości sprzętu, dużej ilości pamięci, procesorów, kart graficznych, które potrzebujemy, aby stworzyć takie środowisko. Natomiast już ogólnie się tak przyjęło, że mówimy o rozwiązaniach VDI. Jest to wirtualizacja stacji roboczych. Jeśli chodzi o VDI-a, mamy bardzo taką ciekawą sprawę, ponieważ tak naprawdę mamy dostępne dwa pełne rozwiązania typu VDI. Jest to tylko Citrix Zen Desktop i VMware Horizon. Jeśli chodzi o rozwiązanie Microsoft VDI, o którym może słyszeliście, nie mogłem znaleźć tego dokumentu na to spotkanie, natomiast w jednym z dokumentów ogólnie dostępnych na stronach Microsoft, firma Microsoft szczerze napisała, że ich wirtualizacja stacji roboczych jest skierowana głównie do małych firm. I oni nawet założyli taki odgórny limit 200 stacji roboczych jako limit, do której można używać Microsoft VDI. Powyżej tego sami proponują rozwiązania firmy Citrix albo firmy VMware. Jest to na przykład spowodowane tym, że jednak protokół RDP, który jest wykorzystywany w tym przypadku, nie jest aż tak dobrze zoptymalizowany jak inne protokoły wykorzystywane właśnie przez rozwiązania Citrix bądź też przez rozwiązania VMware. Tak jak powiedziałem, VDI jest to technologia centrum danych. W związku z tym w tym przypadku musimy współpracować z naszymi kolegami, którzy zajmują się również wirtualizacją od strony hypervisora, czyli od strony vSphere'a, ewentualnie Hyper-V bądź też Xenservera. No i jednak też musimy porozmawiać dużo z naszymi kolegami od sieci, ponieważ uruchomienie takiej maszyny jednak powoduje początkowy bootstorm w sieci, zwłaszcza jeśli będziecie mieć takich użytkowników 100, 200, 1000, 5000. Kolejny raz chciałem Wam pokazać, jak działa właśnie architektura VDI na przykładzie Citrix Zen Desktop. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem Wam, mógłbym Wam pokazać wcześniejszą architekturę i to będzie dokładnie to samo. Gdyż tak naprawdę najważniejszą rzeczą, tak jak powiedziałem, w takiej infrastrukturze jest hypervisor. Z niego dostarczamy tak naprawdę wszystkie wirtualne maszyny poprzez plugin, który się nazywa Virtual Delivery Agent w przypadku Citrixa. On tak naprawdę komunikuje się z pluginem Citrix Receiver na urządzeniu użytkownika końcowego i tak naprawdę jedyne, co jest przekazywane tutaj pomiędzy Citrix Receiverem a Virtual Delivery Agent, jest tak naprawdę bitmapa, czyli nie jest przesyłany nic więcej jak po prostu zrzut ekranu z Waszej stacji roboczej. Później przesyłane są tylko delty, te obszary, które się zmieniły, ponieważ na przykład uruchomiliście aplikację, pojawiło się nowe okienko i tylko tak naprawdę ten zakres pulpitu z wirtualnej maszyny jest do Was przesyłany. OK. Jeśli mówimy o zaletach wirtualizacji stacji roboczych,
Przede wszystkim w tym przypadku nie mamy problemu z kompatybilnością aplikacji, ponieważ instalujemy aplikację desktopową na desktopowym systemie operacyjnym. Niektóre aplikacje nie będą działały na serwerach, bądź też, tak jak mówiłem, zapisy licencyjne nie pozwolą na zainstalowanie na serwerowym systemie operacyjnym. Oprócz tego w przypadku VDI-a zwykle dajemy trochę bardziej rozszerzone uprawnienia dla użytkownika końcowego. Bardzo często jest to lokalny administrator, w związku z czym mają oni dosyć większą elastyczność pracy, mogą zrobić więcej, mogą zainstalować własne dodatki, mogą skonfigurować sobie w większym stopniu własne środowisko pracy. I mamy też oczywiście brak problemu wydajności. W przypadku VDI-u oczywiście wszystkie zasoby, które udostępniamy dla wirtualnej maszyny, są dostępne dla użytkownika. Natomiast w przypadku na przykład rozwiązań server-based computing musimy w jakiś sposób podzielić pamięć RAM i czas procesora pomiędzy wszystkich użytkowników. I oczywiście zawsze staramy się, aby uzyskać jak największą skalowalność, czyli jak najwięcej użytkowników staramy się upchać na jednym serwerze, dopóki użytkownicy nie płaczą, że wydajność jest kiepska i nie mogą pracować. Natomiast w przypadku VDI-a nie mamy tego problemu. Dlatego też często VDI jest stosowany w różnych software house'ach, gdzie dostarczamy VDI dla testowe, na przykład VDI testową maszynę dla deweloperów i oni tam przeprowadzają różnego rodzaju swoje testy, a nie jesteśmy na przykład w stanie im dostarczyć naszego standardowego korporacyjnego laptopa z 32 gigami RAMu, no bo niestety nie jest to w naszych standardach. Co jest też ważne w przypadku wirtualizacji stacji roboczych, w większości przypadków działamy w oparciu o tak zwany golden image, czyli złoty obraz, który później dystrybuujemy do naszych maszyn wirtualnych, w związku z czym po raz kolejny centralnie zarządzamy środowiskiem pracy użytkownika końcowego. Nie musimy wysyłać SCCM-em paczki na 1000 serwerów i później sprawdzać, czy zainstalowała się tylko na 900. W tym przypadku robimy deployment nowego obrazu, i tak naprawdę wszystkie maszyny wirtualne są utworzone z niego na nowo. Jesteśmy pewni, że został on spatchowany, aplikacje zostały zaktualizowane, ewentualnie jakieś pliki, które chcemy dograć, skrypty, cokolwiek, wszystko znajduje się na maszynie końcowej użytkownika. OK. W przypadku VDI też dużym plusem jest to, że możemy skrócić czas migracji do nowego systemu. Wielu z was prawdopodobnie pamięta jeszcze te czasy, gdy migrowaliśmy z XP-ka do 7-ki i trzeba było umawiać się z użytkownikiem na wymianę laptopa bądź też komputera. Potrzebny był czas na przeinstalowanie systemu operacyjnego. W tym przypadku dzięki temu, że korzystamy z tych złotych obrazów, tego golden image, tak naprawdę wysyłamy nowy system operacyjny do maszyny wirtualnej i to wszystko. Tak naprawdę robimy całą migrację w przeciągu jednej nocy, w przeciągu jednego weekendu, zamiast na przykład w przeciągu całego miesiąca, jak to było wcześniej, z wykorzystaniem o wiele mniejszej liczby pracowników, kolegów, nieprzespanych nocy i siwych włosów. Odnośnie jeszcze samego bezpieczeństwa, bo myślę, że to też jest ważne. Tak jak w przypadku wirtualizacji aplikacji, po raz kolejny przerzucamy maszyny wirtualne, czy też może dane z urządzenia użytkownika do naszego centrum danych, do naszego data center, czyli teoretycznie powinniśmy być w stanie zabezpieczyć te dane, dostęp do tych wirtualnych maszyn w o wiele lepszy sposób. Nawet jeśli użytkownik zgubi to swoje urządzenie końcowe, czy to będzie tablet, czy to będzie po raz kolejny smartfon, czy cokolwiek innego, bądź też gdy zostanie nawet ukradzione z naszego biura jakiś komputer, tak naprawdę żadne dane nie są przechowywane lokalnie, wszystko jest w data center, czyli jednak w jakiś sposób ograniczamy możliwość utraty danych. OK. Jeśli chodzi o wady wirtualizacji stacji roboczych, po raz kolejny, tak jak w przypadku wirtualizacji aplikacji, mamy problem z kosztami. Przy czym w tym przypadku nie chodzi tylko o same licencje, ale również chodzi o sprzęt, ponieważ jednak narzut wykorzystania tych zasobów jest o wiele większy. Mamy to konieczne mapowanie jeden użytkownik do jednej wirtualnej maszyny, w związku z czym proporcjonalnie tych zasobów potrzebujemy więcej. Przyznam szczerze, że jednak w przypadku VDI-u jest duży problem z zaplanowaniem całej architektury rozwiązania.
Wiąże się to z tym, że często zachowanie tego systemu nie jest linearne, bym tak to nazwał. Czyli to, co pracuje dla 100 użytkowników, nie będzie w ten sam sposób pracowało linearnie dla 1000 użytkowników, bądź nawet dla większej skali. Nagle się okazuje, że mamy tak naprawdę funkcję wykładniczą, bym powiedział, i tak naprawdę czas potrzebny na skonfigurowanie, implementację i zarządzanie jednak po pewnym czasie znacząco się zwiększa. Mamy też jednak problem w postaci single point of failure, czyli tak naprawdę musimy tworzyć środowiska redundantne. W przypadku, gdy mamy standardową stację laptopa, stację użytkownika typu laptop, możemy po prostu zrobić backup, otworzyć go na innym urządzeniu i jednak w jakiś sposób jesteśmy trochę bardziej odseparowani od problemów związanych z data center, z siecią. Natomiast tu w tym przypadku musimy cały czas myśleć o tym, aby budować środowiska typu high availability, rozwiązania redundantne, czyli musimy zawsze mieć jednak dwa data center, pomiędzy którymi w jakiś sposób musimy synchronizować nasze dane, tak aby umożliwić zawsze użytkownikowi uruchomienie jego stacji i dostęp do danych. Jest również tutaj dużym ograniczeniem oczywiście brak albo ograniczona możliwość wykorzystania takiej maszyny w trybie offline. Są rozwiązania, które na to pozwalają, przy czym wiecie, tak naprawdę działa to w ten sam sposób, jak być może pamiętacie XP Mode w Windows 7, czyli tak naprawdę mieliśmy tam wirtualną maszynę, która tworzyła się za pomocą Virtual PC i tam tak naprawdę odbywała się cała praca, całe przetwarzanie danych. Podobnie możemy zrobić w tym przypadku, zarówno firma VMware, jak i Citrix mają taką aplikację, która pozwala na przechowywanie stanu wirtualnej maszyny w trybie offline, a później, gdy już mamy dostęp do sieci, wszystkie zmiany są synchronizowane z naszym data center. Natomiast z tego, co wiem z doświadczenia również od moich kolegów, no jest to problematyczne, ponieważ w momencie, gdy wy zrobicie zmiany i z jakiegoś powodu nastąpi również zmiana na przykład tego master obrazu, tego golden image, synchronizacja nie zawsze może zadziałać poprawnie. Dlatego jest to z pewnością duża wada. Okej, tutaj tak chciałem krótko pokazać wam tą prezentację technologii, czyli tak naprawdę podsumować obydwie technologie. Skupiłem się przede wszystkim na SBC i na VDI, ponieważ jest to łatwiej porównać serwer vel desktop. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, przede wszystkim SBC, wielu użytkowników na jednym serwerze, w związku z czym mamy bardzo fajny współczynnik wydajność do ceny i dużą skalowalność, duża ilość użytkowników per serwer. Dlatego, tak jak mówiłem, jest to fajne rozwiązanie w momencie, gdy macie wasze środowiska z wieloma użytkownikami biznesowymi, którzy korzystają kompletnie z tego samego zestawu aplikacji. Macie centrum outsourcingowe, macie centrum usług wspólnych. W ten sposób macie duże zespoły, w których możecie łatwo dostarczyć taki sam obraz, taki sam zestaw aplikacji. Natomiast w VDI zwykle mamy dosyć spersonalizowane desktopy. Bardzo rzadko tak naprawdę dostarczamy 1000 VDI-ów do urządzeń końcowych. Przyznam szczerze, że mając kolegów, którzy pracują na przykład w bankach, bo banki bardzo często wykorzystują te technologie, w większości wypadków korzystają oni z rozwiązań typu SBC niż VDI. VDI zwykle jest tak naprawdę dostarczany tylko dla użytkowników z departamentu IT z jakiegoś powodu. Na przykład, czyli my generalnie zawsze dostajemy jednak VDI-e, a zwykli użytkownicy dostają SBC. No też na pewno koszty robią tutaj swoje, no jest to problem. Natomiast tak jak mówię, w przypadku VDI-ów wyznacznikiem jest również wydajność. Jeśli chcemy, aby wydajność była nieograniczona, bądź też może ograniczona po prostu maksymalnym przydziałem zasobów, wtedy musimy dostarczyć właśnie wirtualną maszynę. Okej, odnośnie zastosowań już trochę mówiłem, ale jeszcze są dosyć specyficzne zastosowania, na przykład dla VDI-ów. Nie wiem, czy ostatnio mieliście okazję słyszeć, ale coraz bardziej popularne są karty graficzne współdzielone, wirtualne karty graficzne, dzięki czemu możemy dostarczyć użytkownikom końcowym bardzo dużą moc obliczeniową. Nie tylko zwykłe CPU, ale jeszcze serialową tak naprawdę moc kart graficznych. Tak, w związku z czym inżynierowie, czyli stacje CAD, CAM, graficy komputerowi
to jest dosyć duża grupa użytkowników, dla których dostarczane są obecnie rozwiązania typu VDI. No i też użytkownicy power users, jak to ładnie nazywamy. Natomiast SBC, tak jak już wcześniej stwierdziłem, głównie dla standardowych użytkowników, użytkownicy call center i często są to też rozwiązania stosowane na przykład w szkołach, w uczelniach, bądź też na przykład w szpitalach. Zwłaszcza w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych server-based computing jest bardzo popularny w medycynie, w opiece zdrowotnej. Okej, na koniec jeszcze chciałem trochę wspomnieć o innych aspektach, które są związane z tymi technologiami, czyli na początek o sprzęcie. Tak jak już mówiłem w sumie przez całą tą prezentację, pomimo tego, że wirtualizujemy, dalej korzystamy z zasobów fizycznych, czyli generalnie korzystamy przede wszystkim z computingu i no, gdzieś jednak musimy mieć tą naszą moc obliczeniową, którą udostępniamy użytkownikom końcowym. W tym momencie jest to tak wiele różnych dostępnych technologii, że każdy może wybrać coś dla siebie. Możemy mieć standardowe serwery typu Blade, typu Rack, bądź też obecnie możemy po prostu skorzystać z infrastruktury chmury publicznej. Coraz więcej firm przechodzi właśnie na wykorzystanie chmury publicznej po to, aby dostarczyć VDI-e bądź też aplikacje dla swoich użytkowników końcowych. W przypadku storage tak naprawdę w tym momencie, gdy posiadamy już storage typu All Flash, wiele ograniczeń wynikających dla zastosowania np. VDI-ów już znikły. Coś takiego jak Bootstorm już tak naprawdę coraz jest mniejszym problemem w przypadku właśnie storage'u All Flash. Wykorzystanie sieci również jest oczywiście problemem, ponieważ w tym momencie jednak, zwłaszcza gdy wykorzystujemy rozwiązania typu server-based computing, na przykład nasz ruch audio być może będzie generował większy ruch pomiędzy naszym data center a użytkownikiem końcowym. Nie będzie to szło gdzieś tam może bezpośrednio na zewnątrz, lecz będzie konieczne przetworzenie przez system operacyjny serwera. No i też oczywiście potrzebujemy zawsze hypervisora, przy czym w tym momencie no, mamy dowolny wybór platformy, ponieważ to może być VMware, Microsoft, Citrix, bądź też wiele innych hypervisorów dostępnych na rynku. Ok, przykłady produktów to mówiłem już tak naprawdę w trakcie całej sesji, czyli tak jak mówiłem, przede wszystkim mamy rozwiązania server-based computing, czyli ZenApp, Remote Desktop Services, Terminal Services od Microsoftu i Horizon View od firmy VMware. Natomiast VDI to jest przede wszystkim Zen Desktop, Horizon, no i VDI, przy czym tak jak mówiłem, do tej ograniczonej liczby około 200 stacji, które chcemy dostarczyć w naszej infrastrukturze. Ok. Kolejnym tematem, który chciałem jeszcze poruszyć, jest licencjonowanie. I licencjonowanie jest zawsze najgorszą działką, najgorszym tematem, której musi dotknąć osoba, która planuje takie rozwiązania, planuje taki system. Tych licencji jest dużo. Jest oczywiście dużo różnych kruczków w samym licencjonowaniu. Tak naprawdę ta lista powinna być bardzo długa. Ja ostatnio tak naprawdę spędziłem półtora dnia z osobą, która jest naszym doradcą w sprawach licencji Microsoft, aby od początku do końca przejść przez wszystkie licencje, czyli od samej licencji systemu operacyjnego poprzez pakiet biurowy plus dodatkowe aplikacje, które posiadamy w naszej firmie. Czyli niekoniecznie to były tylko licencje firmy Microsoft, bo to były jeszcze właśnie licencje związane z vendorami naszych aplikacji. Natomiast to, o czym zawsze trzeba pamiętać w przypadku rozwiązań server-based computing, tak jak powiedziałem, korzystamy z usług terminalowych. Także dla każdej sesji, którą uruchamiamy, musimy mieć dodatkowo RD Scala. Czyli tak naprawdę musimy kupić system serwerowy, musimy kupić Kala dla RDS-u, musimy kupić licencję Citrix albo VMware i może być jeszcze konieczne wykupienie dodatkowej licencji w zależności od terminala końcowego. Przy VDI-u jest to o tyle łatwiej, że dla nowych wersji systemów operacyjnych VDI CAL jest zawarty w samej licencji systemu operacyjnego. Także bardzo często tak naprawdę, jeśli chodzi o samą licencję, VDI może wyjść taniej po prostu o wartość CAL-a RDS-owego. Ok, jeśli chodzi o podejście do samego wdrożenia rozwiązania,
Chciałem tak w jakiś sposób usystematyzować, jak moim zdaniem powinien wyglądać taki proces, ponieważ w momencie, gdy zaczynacie taki projekt, zaczynacie taką implementację, czasami ciężko jednak stwierdzić, od czego należy zacząć. Nie powiem chyba nic nowego, nic odkrywczego, jeśli powiem, że zaczynamy od analizy wymagań biznesowych, czyli tak naprawdę nie rozmawiamy z naszymi kolegami w dziale IT, tylko idziemy do naszych kolegów z zespołów biznesowych, do kierowników i próbujemy się dowiedzieć, jakie są problemy, jakie są ewentualnie wymagania i później się zastanawiamy, czy jesteśmy w stanie wybrać rozwiązanie, które spełni tak naprawdę wszystkie wymagania użytkowników biznesowych. Oczywiście po wyborze rozwiązania musimy stworzyć środowisko proof of concept, sprawdzić, czy na małej skali przynajmniej wymagania, które były stawiane naszej technologii, naszej platformie, zostaną spełnione. W momencie, gdy jesteśmy w stanie zweryfikować nasze założenia i wybrana technologia wydaje się być obiecująca, no oczywiście konieczna jest wycena takiego środowiska, czyli dwa takie parametry, które przynajmniej ja zwykle jestem pytany, to total cost of ownership, zwykle w jakimś dłuższym okresie czasu, czyli na przykład 3 czy 5 lat, a drugim takim parametrem, który często też jest pytany, to jest return on investment, czyli w jakim czasie nasza inwestycja w licencję, w sprzęt, w jaki sposób się zrównają, bądź też może pokażą przynajmniej jakieś oszczędności. Ja na przykład w tym przypadku prowadzę projekt VDI, w którym tak naprawdę nie patrzymy w żadnym wypadku na koszty z tego powodu, że KPI-em, takim wyznacznikiem sukcesu tego projektu jest compliance i możliwość backupu środowiska. Może się to wydawać o tyle śmieszne, że backup tak naprawdę jest teraz chyba podstawową rzeczą, jaką robimy, ale ja akurat pracuję w firmie farmaceutycznej, w której mamy walidację środowiska. Czyli konkretna maszyna fizyczna, do której podpięty jest na przykład sprzęt, który na przykład bada barwę tabletki, bądź też bada zawartość jakiegoś związku chemicznego w tabletce, on jest zwalidowany, on nie może zostać zmieniony, nic nie może zostać tak naprawdę zmienione. Nie możecie zainstalować nowej wersji .NET-a, nie możecie zainstalować nowej wersji Java, czegokolwiek. Musicie zapewnić, że w każdej chwili, gdy przychodzi audyt z jakiejkolwiek agencji z Europy, ze Stanów, z Azji, będzie w stanie sprawdzić, że to, co zostało zwalidowane, te wszystkie testy, które przeprowadziliście na początku, dadzą taki sam rezultat po roku, po 2 latach, po 20 latach. W związku z czym na przykład my zbudowaliśmy takie środowisko, które powinno pozwolić za 20 lat dalej uruchomić aplikacje legacy, które działają na przykład na XP-ku, bądź też będą działać w oparciu o Internet Explorer 6. Dlatego tak jak mówię, no, za każdym razem trzeba sprawdzić nasze KPI-e i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie pokryć wszystkie założenia naszego projektu. No i oczywiście później decyzję zwykle podejmuje wyższy level managementu w zależności od firmy. No i przystępujemy do standardowych już kroków, czyli implementacji rozwiązania, testów i przekazania do eksploatacji i na koniec w jakiś sposób jednak jesteśmy odpowiedzialni również zwykle za wsparcie techniczne naszego rozwiązania. Okej, to już jest tak naprawdę przedostatni slajd, obiecuję. Starałem się tutaj w jakiś taki przekrojowy sposób porównać obie technologie, zapisać jakieś parametry, które opisują te technologie, czyli zaczynając od gęstości sesji użytkowników, wykorzystanie zasobów per system operacyjny, wykorzystanie zasobów per użytkownik, wydajność, izolacja sesji użytkownika, bezpieczeństwo, koszty licencji i całkowite koszty posiadania takiego środowiska. Myślę, że to jest takie fajne porównanie o tyle, że w momencie, gdy już podchodzicie do takiego tematu, już możecie pokazać swojemu przełożonemu taką tabelkę i pokazać, ok, mamy dwa rozwiązania, możemy pójść w dwóch różnych kierunkach. Tak mniej więcej to wygląda. Oczywiście w waszym przypadku, gdy zaczniecie to adaptować do warunków waszej firmy, to może wyglądać ciut inaczej. Natomiast myślę, że jest to już na tyle standardowa rzecz, na tyle standardowy przekrój,
które już sprawdziłem z wieloma kolegami, którzy wdrażali takie środowiska, że możecie się spokojnie o nie oprzeć. OK. I tak naprawdę ostatni temat, o którym mówiłem na początku, ponieważ coraz więcej częściej mówimy o chmurze publicznej. Tak naprawdę chmura publiczna to temat, który jest w każdej firmie, pojawia się na każdym spotkaniu, w każdej dyskusji, na każdej konferencji. I tak naprawdę można by się zastanowić, czy warto w ogóle wchodzić w wirtualizację aplikacji, wirtualizację stacji roboczych w momencie, gdy już mamy chmurę publiczną i czy nie łatwiej, prościej, niekoniecznie taniej będzie po prostu wdrożyć jakieś rozwiązania dostępne, czy to w Azurze, czy w AWS-ie, czy w Google Cloudzie, czy w jakimś innym środowisku chmurowym. No i to, co chciałem powiedzieć. Wirtualizacja aplikacji jest już w tym momencie dostępna jako usługa chmurowa. Zarówno i w AWS-ie, i w Azurze. Niedługo będzie również w Google Cloud. Lecz tak naprawdę, na przykład tak jak w przypadku Azura, wirtualizacja aplikacji opiera się znowu o rozwiązania firmy Essentials. Być może słyszeliście o takiej platformie Remote App. Microsoft dostarcza jeszcze dalej taką platformę jako rozwiązanie dla Remote Desktop Services. Natomiast chmurze zrezygnowali z tego. Ja tylko podejrzewam, dlaczego. Być może Emil coś wie. Wie, ale nie może powiedzieć. Ja natomiast zakładam, że przede wszystkim chodzi o współpracę pomiędzy tymi firmami. Po drugie, tak jak wspomniałem na początku, Remote App działał w oparciu o protokół RDP. I wydaje mi się, że to mógł być jeden z powodów, dla których zdecydowano jednak, żeby z tego zrezygnować. RDP nie działa tak świetnie, zwłaszcza w momencie, gdy macie high latency networks. Nie jest też to tak responsywny jednak protokół. Tym bardziej, że historia protokołu RDP jest taka, że został on odkupiony od firmy Citrix w zamian za dostęp do kodu źródłowego Windowsa. Także mieli taką fajną transakcję wiązaną. I tak naprawdę w tym momencie dalej oni mają dosyć blisko współpracy, w związku z czym Remote Appy w Azurze zostały zamienione na Citrix Essentials. Tak naprawdę jest to nic innego jak cloudowa wersja server-based computing. Oczywiście po prostu zarządzane przez operatora chmury, przez vendora. Wy tylko tak naprawdę instalujecie to swoją aplikację i później udostępniacie użytkownikom końcowym. Nie wiem do końca, jak działa Amazon Upstream w AWS-ie, ponieważ dopiero wczoraj się dowiedziałem, że coś takiego jest. Natomiast również Amazon ma taką swoją wersję. Zakładam, że być może on w jakiś sposób będzie w przyszłości również oparty o VMware'a, ponieważ tak jak wiecie, no jednak są takie tworzone gangi. Jakby to nie nazwać, jednak są to pewne formy współpracy pomiędzy różnymi vendorami. VMware trochę bardziej współdziała z AWS-em, Microsoft trochę współdziała z innymi vendorami, także w przyszłości być może będziemy widzieć rozwiązania VMware'owe w AWS-ie, natomiast teraz dostarczają właśnie AWS Amazon Upstreams. Możecie też dostać VDI w chmurze i do niedawna to był temat tabu tak naprawdę, jeśli chodzi o vendorów chmury publicznej. No i niestety tutaj problemem były zapisy umowy licencyjnej dla systemów Windows od firmy Microsoft. Po prostu nie pozwalała ona w żaden sposób na wykorzystywanie waszych licencji w chmurze, nie pozwalała na takie komercyjne używanie, może w ten sposób. Nie można było w pełni tak naprawdę dostarczać desktopowych systemów operacyjnych w chmurze. Dlatego jeśli ktoś z was na przykład słyszał o AWS Workspaces, AWS Workspace chyba jest taka nazwa, często AWS chwali się, że ma właśnie dostępną taką wirtualizację stacji roboczych, że jest to wirtualny desktop, który możecie dostać. I jest to niestety nie do końca prawdą, ponieważ tak naprawdę AWS Workspace to jest nic innego jak serwer terminalowy obcięty do jednej sesji użytkownika. W związku z czym pod spodem macie zainstalowany system serwerowy i jedyne tylko, co oni robią, instalują end user experience, także wygląd jest jak na przykład siódemki, dziesiątki bądź ósemki. Natomiast jeśli, tak jak mówię, będziecie mieli aplikację, która nie pozwala na zainstalowanie na serwerowym systemie operacyjnym, w tym momencie złamiecie licencję, możecie ewentualnie ponieść koszty jakiś kar od vendora waszej aplikacji. Natomiast myślę, że jest to o tyle ciekawe, że AWS właśnie chwali się, że to jest siódemka, ósemka, że jest to
stacja robocza, może tak. Natomiast pod spodem tak naprawdę jest system serwerowy. Jeśli chodzi o Azure i o Google Cloud od niedawna, obydwa te rozwiązania chmury publicznej, obydwie te infrastruktury chmury publicznej umożliwiają wykorzystanie rozwiązań firmy Citrix. To się tak ładnie nazywa w tym momencie Citrix Workspace Services. I tak naprawdę w tym momencie możecie wykorzystać chmurę, żeby dostarczyć wirtualne stacje robocze do waszej firmy. To jest wszystko, co przygotowałem dla was na dzisiaj, także czy macie jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję wam bardzo za uwagę i za poświęcony czas.